Nazywam się Damian Hilbricht, mam 20 lat, urodziłem się w Bielsku-Białej i gram na pozycji ofensywnego pomocnika. Beskidzia przeszedłeś niedawno z rekordu Bielsko-Biała, który reprezentowałeś zarówno na boisku, jak i na hali. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z futsalem? Moja przygoda z futsalem rozpoczęła się mniej więcej w 12 roku życia. W rekordzie, wiadomo, od zawsze jest trzeba godzić piłkę nożną z futsalem. Zimą zawsze rozpoczyna się ten sezon futsalowy i w rekordzie jest taka polityka, która stawia mocno na futsal. W futsalu osiągnąłem 7 mistrzostw Polski młodzieżowych, 3 tytuły Króla Strzelców na tych mistrzostwach i myślę, że ten futsal był bardzo potrzebny w moim rozwoju typowo piłkarskim, jednak tak jak wcześniej już wspominałem, futsal to była tylko dodatkowa funkcja w moim rozwoju piłkarskim i cieszę się, że ona była, ale teraz już postanowiłem, że z futsalem trzeba skończyć i skupić się tylko i wyłącznie na piłce nożnej na trawie. Dlaczego? Dlaczego odchodzisz z dyscypliny, która dała ci tyle sukcesów? W pewnym wieku człowiek musi zdecydować się i pójść w jedną stronę i ten wybór był według mnie jak najbardziej prawidłowy, dużo lepiej czuję się w piłce nożnej na trawie. Wiadomo, futsal będę pamiętał i dobrze wspominał, jednak zdecydowałem się na piłkę nożną, no i taki jest mój wybór. Jeden z trenerów w twoim byłym klubie, Andrzej Szłapa, swego czasu godził grę w pierwszoligowym Podbeskidziu i w drużynie futsalowej. Może w ten sposób by się udało? Tak, tylko to były zupełnie inne czasy. Teraz myślę, że godzenie piłki nożnej z futsalem jest bardzo ciężkie. Zresztą, jak widać na moim przykładzie, no po prostu jest taki natłok treningów w drużynie piłkarskiej, że nie dałoby się pogodzić jeszcze treningów futsalowych i trzeba było się zdecydować na jedną z tych dyscyplin. To jakie elementy w tym, w twoim teraz wachlarzu piłkarskim zyskałeś dzięki grze na hali? Myślę, że dzięki grze na hali na pewno uzyskałem większy spokój na boisku. Wiadomo, futsal cechuje się tym, że gra się na małej przestrzeni. Jest to dużo mniejsza powierzchnia boiska. Trzeba dużo szybciej myśleć, dużo lepiej przyjmować piłkę, szybciej ją prowadzić i podejmować dużo szybciej decyzje. Myślę, że to są takie główne aspekty, które pomagają w grze na trawie. Okej, zostawmy już grę na hali. Przeszedłeś do Podbeskidzia. Powiedz, jak ważne było dla ciebie to, że nie musiałeś praktycznie zmieniać miejsca zamieszkania. Jesteś z Bielska i w tym Bielsku zostajesz, a mimo to dokonałeś dużego przeskoku, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie. Tak, na pewno jest to duży plus, że mogę rozwijać się dalej w Bielsku. Trafiłem do jedynego w regionie klubu na szczeblu centralnym, czyli do Podbeskidzia i jestem bardzo z tego zadowolony. Mam w Bielsku duże wsparcie, mieszka tutaj moja rodzina, mam również dziewczynę, która pomaga mi w trudnych chwilach i cieszę się, że taka sytuacja mogła się zdarzyć i dzięki temu również mogę dalej godzić naukę na uczelni, co również jest bardzo ważną dla mnie rzeczą, bo trzeba się rozwijać w wielu kierunkach, nie tylko w jednym. Co studiujesz? Zarządzanie sportem na AWF-ie w Katowicach. Jak dowiedziałeś się o zainteresowaniu ze strony Podbeskidzia, jak przebiegał ten cały proces? Wiadomo, że zagrałeś w meczu testowym przeciwko rekordowi w grudniu, już po zakończeniu rozgrywek pierwszej ligi, ale później długi czas, nie wiem, czy nic się nie działo, ale żadnego echa na temat twojego transferu nie było. Dopiero po jakimś czasie wyszła informacja, że jednak przechodzisz do Podbeskidzia. No tak, dowiedziałem się od, można powiedzieć, Podbeskidzie wysłało pismo do rekordu Bielsko-Biała i tak dowiedziałem się o zainteresowaniu tego klubu mną. Początkiem grudnia wystąpiłem właśnie w test meczu, byłem na 3 treningach z drużyną i później tak naprawdę musiałem wrócić do klubu, zagrać właśnie w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i od stycznia już wystartowałem od początku przygotowań z drużyną, pierwszą drużyną Podbeskidzia i tak naprawdę trenowałem,
przez pierwszy tydzień bez żadnych przerw cały czas i czekałem tylko na podpisanie umowy i po tygodniu ta umowa została podpisana i zostałem już prawowitym zawodnikiem Podbeskidzia. A jak się czujesz tutaj w Podbeskidziu? Przeszedłeś z rozgrywek trzecioligowych. Swoją drogą też tam byłeś najlepszym strzelcem rekordu po tej rundzie jesiennej w klubie, do klubu pierwszoligowego. Czy jest ten poziom zauważalnie wyższy? Na pewno jest to duży przeskok. Widać to chociażby na treningach czy w test meczach. Gra się tutaj dużo szybciej piłką, trzeba dużo szybciej myśleć, dużo szybciej nią operować. Jest to zupełnie inny poziom niż nasz trzecioligowy rekordu i próbuję się cały czas zaaklimatyzować i staram się jak najbardziej mogę na treningach, żeby doganiać powoli kolegów z drużyny i prezentować się jak najlepiej. A taka adaptacja w samej drużynie, czy już masz to za sobą, już czujesz się góralem? Myślę, że tak. Myślę, że adaptacja do drużyny przebiegła dobrze. Złapaliśmy wspólny kontakt tutaj z chłopakami z drużyny i cieszę się, że posiadam ich wsparcie i dzięki temu będę mógł się dobrze rozwijać. Słyszałem o tobie, że twoim dużym atutem jest takie wyczucie na boisku, umiejętność znalezienia się w polu karnym. To jest coś, czego chyba nie da się wypracować, trzeba to po prostu mieć i ty to podobno masz. Tak, tak. Rodzice śmieją się, że mam taki dar od Boga, że piłka w polu karnym po prostu zawsze mnie szuka i zawsze mnie znajdzie. Nie strzelam może ładnych bramek, ale po prostu jestem w danej chwili, w danym miejscu, w którym trzeba być i po prostu zakończyć akcję celnym uderzeniem, czy to do pustej bramki, czy gdy piłka odbije się przed pole i wystarczy ją tylko dobić do bramki. Tak, to jest taki mój, można powiedzieć, dar. Taki Filip po Inzaghi. O, niech to będzie takie porównanie, ale do niego mi jeszcze trochę daleko. Tą umiejętność, czy ten dar pokazałeś w meczu sparingowym z GKS-em Tychy. Tam też zdobyłeś dwie bramki w taki sposób. I zaczęło się wśród kibiców takie duże podekscytowanie, że może mamy nową gwiazdę Podbeskidzia. Wymagania będą większe niż te, które miałem w trzeciej lidze w rekordzie. Natomiast ja stąpam po ziemi i wiem, że przede mną jeszcze dużo pracy, żeby osiągnąć ten poziom, który chciałbym sobą prezentować. Wiadomo, bramki dwie bardzo cieszą, jednak tak jak pan wspomniał, były one typowo mojego sposobu, czyli do pustej bramki po prostu znalazłem się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, żeby tę akcję wykończyć i bardzo się z tego cieszę. I tak jeszcze kończąc, powiedz, od dziecka trenujesz, kto cię jakby najbardziej zainspirował, kto cię wspierał w tym rozwoju piłkarskim? Od zawsze był przy mnie tata, to on zaprowadził mnie na pierwszy trening, to on zawsze kierował, można powiedzieć, moją przygodą z piłką, zawsze był obok mnie, jeździł na każde mecze, nawet te wyjazdowe i jego wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, nawet teraz, kiedy już tak naprawdę jestem osobą dorosłą, to cały czas czuję jego wsparcie i jest ono bardzo pomocne.